Puzzle. Puzzle rytmickie są skonstruowane w ten sposób, że można je łączyć w dowolnej ilości. Ilość osób może się spotkać i włączyć, ponieważ każdy puzzle pasuje ze sobą. Jednakże dwa puzzle w całości tylko tworzą na puzzle. Dlatego, że zapraszamy w tym roku do spotykania ludzi, pójść w świat, iść i kochać. W roku! To właśnie ten puzzle. Jubileuszowy. Jeden puzzle przekazujemy drugiej osobie. Drugiej osobie, która nie jest oczywista, która nie jako pierwsza nam przyjdzie na myśl, czyli nie mamie albo najlepszemu przyjacielowi, tylko komuś, kogo może zaniedbaliśmy, albo komuś, z kim mamy trudny kontakt. Spotkanie Młodych Rednica 2000 oficjalnie rozpocznie się o 17:00. Centralnym punktem wydarzenia będzie msza święta z udziałem prymasa Polski, księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka oraz Maciejego przewodniczącego konferencji Polski, księdza arcybiskupa Stanisława Gorzeckiego. Pierwsze wysłuchanie także przesłania, które do młodych skieruje papież Franciszek. Ogólnopolskie spotkania Młodych Rednica 2000 odbywają się od 1997 roku. Ich twórcą był zmarły w grudniu 2015 roku dominikanin ojciec Jan Góra. Po jego śmierci opiekę duszpasterską nad Lednicą sprawuje ojciec Wojciech Prus. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach wyruszyła pielgrzymka Sursum Corda. Jej uczestnicy pielgrzymują szlakiem, jaki przejechał w 1992 roku ojciec święty Jan Paweł II. W tym roku przypada 20. nigdy nikogo tu na ziemi Ojcem Świętym nie nazywali. W kościele na polu czekali. Zapamiętaj słowa. Słowa Jezusa. Istnienie naszego kraju na arenie międzynarodowej ocenia politolog dr Grzegorz Piątkowski. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Zapamiętaj słowa Rady Bezpieczeństwa. Pana Jezusa. Grupie państw Europy Wschodniej. Powiedział, abyśmy się nie wywyższali. Czyto w kościele, w polu czekali. Pokazanie właśnie tego, że świat jednak nas docenia. Przede wszystkim w świecie dyplomacji jest jednak bardzo istotny prestiż. To nam dodaje bardzo dużo prestiżu. Dodaje też bezpośredni wzrost działania ONZ-u. Prestiż. Jeden oczywiście z mechanizmów sprawowania ONZ-u. Jeden z mechanizmów. I taką pieczę będziemy mieli. Zaznaczył, że jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ będziemy reprezentowali naszą część Europy, ale będziemy dbali o wszystkie kwestie związane z pokojem na świecie. Oprócz Polski na dwuletnią kadencję wybrano jeszcze 4 niestałych członków Rady Bezpieczeństwa: Kuwejt, Peru, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Gwinę Równikową. Ponad 1300 bibliotek wieczorem będzie przekonywać, że czytanie porusza. Pod takim też hasłem odbędzie się 3. już edycja Nocy Bibliotek, organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W programie przewidziano m.in. spotkania autorskie, warsztaty, gry i wystawy. Udział w akcji mogą brać nie tylko publiczne i szkolne biblioteki, ale każde miejsce, w którym można poczytać książki, to biblioteka. 3. edycja Nocy Bibliotek rozpocznie się o 19:00 w multimedialnej bibliotece dla dzieci i młodzieży w Warszawie. Sygnałem do startu będzie wspólne odczytanie wiersza Lokomotywa Juliana Tuwima. Noc Bibliotek połączono w tym roku z inauguracją 16. Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja, która w niekonwencjonalny sposób promuje czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku. Promuj! Z tą informacją kończymy wiadomości. Ach, promuj! Łowiectwo dla przyrody i człowieka. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi będą pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska, i profesor nauk medycznych Paweł Piątkiewicz, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18:15.
zaś o 21:30 z racji pierwszej soboty miesiąca zapraszamy do wspólnej modlitwy. Zapraszamy Was w z tomu specjalnego drugi godziny wydania czterotomowego, tom drugi, okres wielkanocny, strona 735, hymn Oto jaśnieje godzina, potem także psalmodia, strona 1133, psalm 119. Zapraszamy szkoły. Siedemnasta. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, poświęć ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku. Panie, pospiesz, pospiesz. Oto jaśnieje godzina. Ku ratunkowi. Świeci blask. Pospiesz, pospiesz. Pospiesz. Ja czuję duchem ożywczym i chwalą głowy. Swoje prawa. Czas się rozpoczął od nowy i darów szczęścia wiecznego. Panie, to chwały jaśniejesz, syn wycięty nad śmiercią, Tobie swym Ojcem i Duchem niech będzie cześć i pocięka. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Postępuję według sprawiedliwości i prawa. Nie wydawaj mnie, Panie, moim ciemiężcom. Pamięta dobro Twojego sługi, aby mnie zuchwalcy nie gnębili. Oczy mi słabną od wypatrywania Twej pomocy i Twego sprawiedliwego słowa. Postąp ze swoim sługą według Twojej dobroci i naucz mnie Twoich ustaw. Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał i poznał Twe napomnienia. Już czas je działać, Panie, pogwałcili Twoje prawo. Przeto więcej miłuję Twoje prawo pogwałcili. Dlatego Cię zlekrzyli, ale chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Na Twoje żądanie będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech służą to pokornie i niech się weselą. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Słuchaj pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkich trwogi. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, oblicza Wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał mnie, tak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajdzie w nim ucieczkę. Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, gdyż bogobojni nie zaznają biedy. Bogaci zubożeli i zeznali. No tak, bo nie widziałem sprawiedliwego, żebrzącego chleba. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Bo nie widziałem żebrzącego chleba. Będę Was uczył bojaźni Pańskiej. Ochole, idzie prawdzie, by się nimi cieszyć. Powściągnij swój język od złego, a wargi swoje od kłamstwa. Od zła się odwróć, co dobre, słuchaj pokoju, idą do niego. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwy, nogi otwarte na ich wołanie. Pan wraca się obecnie przyjść złoczyniącym. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Panie, zdyskuj ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia. On czuwa nad każdą jego kością. Liczne są nieszczęścia. Śmierć na grzesznika, wrogów sprawiedliwego spotka kara.
wrogów spotka kara. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus, po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Zostań z nami, Panie, alleluja. Dziękuję wieczorowi, alleluja. Módlmy się, Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy ukończywszy obchód świąt wielkanocnych, przy Twojej pomocy zachowali ich ducha w życiu i postępowaniu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Modlę się sobie zmarszyć z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękujemy Panu i wszystkim naszym słuchaczom. Także proszę Państwa, Radio Koncita, dzisiaj taki wolny dzień mamy, bo to też i przygadał kocioł garnkowi, i parada, i w ogóle, że jeden drugiemu przygaduje. Ja tylko nie rozumiem, dlaczego ludzie jakoś tak nie mogą poznać Pisma Świętego, że o tej Trójcy dzisiaj była mowa, że te Trójce wszelkie pochodzą z pogaństwa wielkiego, wstrętnego, które się Bogu nie podoba. I w starożytnym Babilonie znane były Trójce. I że Arystoteles uwielbiał Trójce w ogóle jako taki symbol Trójka. Że dla niego był czymś doskonałym. To była doskonała rzecz. Także proszę Państwa, jeżeli my mamy tę świadomość, że to jest pogańskie, to w ogóle nawet nielogiczne jest. Bo przecież to, co było pogaństwie, te prawa pogańskie były niesprawiedliwe. Jahwe przestrzegał Żydów. Pamiętajcie, że te narody, przez które będziecie przechodzić, one czczą obcych bogów. Także, proszę Państwa, szatan to dla niego bez problemu. Bez problemu szatanowi usiedlić nawet cały naród Boży. Wtedy, kiedy Mojżesz po te przykazania poszedł po 40 dniach, gdy już zstępował, no to oni mieli, proszę Państwa, cielca ze złota, bo z Egiptu przyszli, mieli pełno kolczyków, pierścionków. Złoto, co Jahwe pozwolił im ukraść, zabrać z Egiptu na symbol zwycięstwa, victory. To oni sobie ulepili cielca ze złota. Także bardzo szybko szatan diabeł bałamucił, tak? Bałamucił naród Boży. Także, proszę Państwa, o czym my tutaj mówimy? To są po prostu diable systemy złe. I potem, jak widzimy, przez całe wieki, to Żydzi, oni cały czas grzeszyli, że Bóg musiał powoływać proroków. Przychodzili Jeremiasz, Ezechiel, 12 proroków mniejszych. Pełno tak było. Ich pełno było. I od czasu do czasu wodę ze studni wypiłam. I od czasu do czasu, proszę Państwa, taka grupa uzurpatorów się tworzyła. Uzurpatorów jako takich, którzy chcieli rządzić, chcieli panować, chcieli szpanować. No i oczywiście, że się znalazła taka, bo przecież system kapłanów i faryzeuszy i saduceuszy oparty był już po jakimś czasie bardzo wyraźnie na kłamstwie, na tych pogańskich praktykach i zwyczajach, przed którymi Jahwe ich bardzo przestrzegał, proszę Państwa. I to trzeba powiedzieć, że Jahwe ich bardzo przestrzegał. No. Także proszę
być z nami. Proszę być z nami. I buziaczki, i proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro Concita. Barbie, Baby, Langstrom Extra. Mamy dzisiaj wolny dzień, proszę Państwa. Zaraz będzie parada. Przygadał kocioł garnkowi, w sensie takim, że jeden na drugiego, jak to mówi się ureja, nie, że ksiądz wini pana, pan wini księdza, a im wszystkim prostym zewsząd nędza, bo mówią czemuś biedny, bądź głupi. To przecież i tak do jednego człowieka nie mówimy, tylko mówimy to do grupy. No, czyli grupa uzurpatorów. Głupie to są systemy, no bo jak wierzy w jakieś szkarady, jakieś pogaństwa, pogańską trójcę, no to ja przepraszam bardzo, czy to się może Bogu podobać? Tak samo jak bałwochwalstwo się Bogu nie podobało w czasie Mojżesza. Tak i to bałwochwalstwo, no samo to, że drugie przykazanie tam było. Oni nawet jeszcze nie wiedzieli, co to jest, ale diabeł im podpowiedział, co tam mogło być w tym drugim przykazaniu, którego oni jeszcze przecież nie widzieli, bo jeszcze 10 przykazań nie było danych Izraelitom. Ale jak Jahwe im podpowiedział w podtekście, zróbcie sobie bydle, czyli takiego cielca, krowę, a la krowę i czcijcie to. I oni, proszę Państwa, zaczęli to czcić i to jest coś potwornego, to jest coś strasznego, że oni zaczęli czcić coś, czego nie powinni byli czcić. No, także proszę Państwa, proszę być tylko z nami. My wszystko Państwu powiemy, powolutku wyjaśnimy. Państwo też się rozpędzicie w sensie takim, że Państwo też zobaczycie, że Państwo też zauważycie, jak się to pogaństwo rozwijało. Niesamowicie. Przecież nawet w świątyni żydowskiej było pełno potworów, w podtekście, prawda? Tak samo jak diabły takie, które sprawdzały w kościele, kiedyś były malowane, odkryto tu niedawno w kościele diabły na fresku, diabły namalowane, które sprawdzały, czy dobrze oni się modlą, czy to w kościele katolickim, ale to wiadomo, że to piąte koło uwozu, musztarda po obiedzie, dużo, dużo czas jakiś po Chrystusie, także te wszystkie kościoły, no to nie jest chrystianizm, tylko to jest nominalne z nazwy chrześcijaństwo. Ja siebie też mogę nazwać, proszę Państwa, różnie, ale no jeżeli ja na przykład siebie nazywam, no to chciałabym spełniać, wypełniać te wszystkie wymagania, warunki, tak, uwzględniać. Także proszę Państwa, co tu będziemy mówić? Buziaczki, no i że proszę jeść kaczki. Proszę jeść kaczki, gdy nasze radio Concita nadaje. A że w ogóle to FM Euro Concita, Barbie Baby, Langstrom Extra. I tak od Mojżesza szło, proszę Państwa, i tak jak Żydzi kiedyś odstępowali od Boga, gdy przechodzili przez ziemię pogańskie, nie słuchali się Boga, odstępowali od Boga, przejmowali pogaństwo, to ponieważ działo się ewolucyjnie, czyli stopniowo, to nie od razu było widoczne. Ale Jahwe od razu widział i ich przestrzegał, ale oni, po co im Jahwe potrzebny, prawda? Jak oni sobie trójce potem przejęli, ulepszyli, zmodernizowali, no i wielbili. I tak samo jest i dzisiaj. Po Żydach więc kto przyszedł? No właśnie, katolicy. I oni, proszę Państwa, jak to rzymski kościół, łaciński kościół, powszechny, w tym 325 roku naszej ery na soborze w Nicei od czasów Konstantyna stał się takim kościołem państwowym dla każdego, dla wszystkich, ale w sensie niepozytywnym, że dla każdego coś dobrego, tylko że dla każdego coś złego. No bo te praktyki i te zwyczaje narodów są złe. Nie będziesz skakał przez ogień na przykład, tak jak oni, prawda? Nie będziesz wzywał zmarłych, nie będziesz pytał się zmarłych w sprawie żywych. No bo przecież jak umarli, oni czym nie wiedzą, inne wersety też biblijne nam podpowiadają, no to przecież po co się pytać umarłych, skoro umarli po prostu nie mają świadomości. Państwo zobaczą, że te sprawy są do rozgryzienia, są do nauczenia się. I na przykład u nas, jak Świadkowie Jehowy chrzczą, to najpierw trzeba te 2 lata przejść nauki. Ja to w ciągu 4 miesięcy poznałam, bo ja zawsze byłam intensywna. Tak, w 4 miesiące poznałam wszystko i zaczęłam głosić i kolegów, i z akademika, i z tego, i z tamtego. Nauczałam im, przekazywałam.
Także proszę Państwa, ja byłam bardzo, 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 oj, 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 po 4 miesiącach, bardzo, bardzo, bardzo. Ambicja mnie rozpierała. Też jak chodziłam na ten angielski, to musiałam mieć 9 godzin tygodniowo co najmniej. Jak chodziłam na niemiecki, to musiałam mieć 9 godzin tygodniowo. I tak samo rosyjski wcześniej, co zdałam egzamin państwowy. Potem, no, przecież francuskiego się uczyłam, też 9 godzin. Potem było 6 godzin, 3 razy po 2 godziny tygodniowo. Także proszę Państwa, o czym my tu mówimy? Radio Conchita. A że w ogóle, proszę Państwa, to KFM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę bardzo, bądźmy razem w kontakcie. Buziaczki, no i że proszę jeść kaczki. Także buziaczki, no i że proszę jeść kaczki. Jaki on miły, jaki on dobry. No. Jahwe jest dobry. Jahwe jest dobry. Jahwe jest najlepszy. Zapraszamy. Radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Także proszę Państwa, powoli my się szykujemy, tak. Za 50 minut będę startować. Proszę Państwa, na paradę przygadał kocioł Garnkowi, no bo tam też będą takie protesty. Ja to zawsze jakby... Wiecie Państwo, to taki ten chrystianizm, że był mniejszością i że spotykał się z ogromnym sprzeciwem większości złej, bo większość zawsze ta szeroka droga, jak to te ryby zdechłe z prądem płyną, to zawsze większość. Zawsze lubiłam kontrowersje w sensie takim, że nie to, że prawda mi nie przeszkadzała, a właśnie, że chodziło o to, żeby za prawdą iść. Za prawdą, za wszelką cenę. Ale mnie nie przeszkadzała ta forma protestu, że im bardziej oni nas chcą odeprzeć, atakują, prawda, prześladują nas, to nie to, że mi się to bardziej, coraz bardziej podoba, ale po prostu we mnie jakby jakaś energia wchodzi, prawda? No takie coś, ta gruba baba Lida zaczęła po mnie powtarzać, ale ona to już w sensie, wiesz, manipulacji, w sensie handlu, a to już i tak Panu Bogu się nie podoba, ale no jako katoliczka póki co poniosła gałązkę palmy do Kryśki, co tam na Saskiej 48 mieszka, ale no i tak nic z tego, bo ta Kryśka się rozpiła, wszystkich z domu przepędziła, znowu jakiegoś kochanka, zdaje się, z Krakowa, czy z Łodzi, czy skąd, ściągnęła i uprawia seks. Taka stara baba tam na Saskiej Kępie w bloku mieszka, po ścianie którego chodzą pluskwy. No, jest informacja. Proszę zamykać okna, bo po ścianie chodzą pluskwy. Czyli, że Warszawa jest zarobaczona, śmierdząca. Pełno dymu jest w Warszawie, proszę Państwa. Takich różnych rzeczy. Także buziaczki, no i że proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio. A że w ogóle to KFM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. O masz, o, i jeszcze muszę to wypić, właśnie, i to zanieść, tak, do oclenia. I jeszcze muszę zanieść wszystko to do oclenia. Także proszę Państwa, żyjmy prawdą, żyj prawdą co dnia, bo to droga do życia. Radio Conchita. I proszę być już, proszę Państwa, z nami.
Tak, tak, tak. Kurz, proszę Państwa, kurz, brud, słońce, słońce. Także proszę być razem z nami. Proszę być. Gdy nadaje to nasze radio, Conchita, Conchita. Także, który dzisiaj mamy dzień? No trzeci, jutro czwarty. Trzeci, czwarty dzień. Proszę Państwa, ja jestem tutaj na rancho i już. Trzeci, czwarty dzień jestem tutaj na rancho i już. Także proszę być z nami, jest wszystko ok, jest wszystko au courant. No i się oczywiście, że zgadza, oczywiście, że zgadza. Poszedł facet. No i dobrze tam, świnia, nie świnia. A że nazywają, widzę, że on niczym się nie przejmuje i nikogo się nie boi i niech sobie gadają. Też taki człowiek ambitny, nie? Ja mówię, żeby chociaż ludzie tak ambicja ich rozpierała w dziedzinie moralności względem Boga Jahwe. No to tak jak mówimy o Bogu Jahwe, że Bóg Jahwe nikogo nie interesuje. No, chociaż teraz, proszę Państwa, ja wiem, ludzie zastanawiają się, czy to... że jakieś dwie lesbijki, proszę Państwa, idą ulicą i że to może jest złe. Ja wiem, to może być bardzo kolorowe, to może być bardzo ładne, tak jak powiedziałem, że teraz czas jest dla cyganek, czas, żeby po prostu te cyganki jakoś tak się mogły ucieszyć, rozradować życiem w Polsce, że tu w Polsce jest bardzo kolorowo, że tu w Polsce jest bardzo... Na pewno nie ma tak w Rumunii, w Czechosłowacji, w Szwecji, w Grecji. Najlepiej w Polsce. Także proszę Państwa, no to choćby ze względu na kolor, jak idą dwie lesbijki, to trzeba bić brawo. Brawo! Do placu... No, dziecko mi mówiło, że do placu Narutowicza i z powrotem. No to ta trasa jest krótka, bo w tamtym roku, jak żeśmy tak szły przez Wisłę, aż na Prag, no to trasa była bardzo piękna. Na Prag, no to trasa była bardzo wspaniała. Także proszę Państwa, proszę być z nami, proszę się pocieszać, no i przesyłamy Państwu buziaczki. No i że oczywiście, że proszę jeść kaczki. Wszystkiego najlepszego Państwu życzymy. Dzisiaj jest ten czas, przygadał kocioł garnkowi. Przygadał kocioł garnkowi. No, ksiądz do pana, pan do księdza, a im wszystkim prostym nędza. Czyli po prostu wtórne słowa są Mikołaja Reja, które mówią, że się ludzie kłócą, że się ludzie biją, ludzie nie wiadomo o co, nie wiadomo po co. No. Także z tego wniosek, że i ci nie mają racji, no i że oczywiście, że i ci nie mają racji. Radio Conchita. Radio Conchita. Także proszę, proszę trzymać się jakoś tak kupy, co zamen do kupy na glanc i już razem. No o coś trzeba walczyć w życiu, wiecie Państwo. Jak my o nic nie będziemy walczyć, to do czego to wszystko będzie podobne? Musimy o coś walczyć w życiu, gdy nasze Radio Conchita nadaje. A że w ogóle to KFM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. A że w ogóle, a że w szczególe, tak? Czyli w szczególe, albo w szczególe. I pod każdym innym względem autobusy czerwienią migają i tramwaje też. Pełno tramwajów. Warszawa to, Warszawa to. La, la, la. La 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 doj. Na prawo most, na lewo most, a dołem Wis płynie. Tam rośnie rom, tam rośnie rom, z godziny na godzinę. Autobusy czerwienią migają i nas wszystkich, i nas psiech zapraszają. Tu rośnie rom, tam rośnie dom. Lalnie laraj. Najlepsze z miast, najpiękniejsze z miast. Kukuryku, najpiękniejsze z miast. Rechodupki,
najpiękniejsze z miast, geje i lesbiki, witamy was. Witamy was, witamy was, witamy was, witamy was. Jakąś nową melodię może ułóżmy, chodźmy kochani. Dzień dobry kochani, tak was powitamy. O Białorusi, no to o Białorusinach, no to taki temat troszeczkę daleki, prawda? Pieśni wam zaśpiewamy, no to rzeczywiście tam śpiewają i w cerkwi bardzo dużo, kto śpiewa podwójnie się modli. Tutaj jakoś tak mało śpiewają, a jak co to wyją. Tutaj na Deotymie, w kościele śpią tutaj ci bezdomni, emeryci, renciści, tam śpią, ziewają, proszę pani, coś okropnego, chrapią, chrumczą, kaślą, no po całej Warszawie, także to jest w ogóle nie do wytrzymania, proszę państwa, i już, co mają do zaoferowania na przykład te kościoły, tam za kościołem na Deotymy, ulica na Deotymie po prostu, chowała się Beatka, która zmarła na cukrzycę, bo jej widocznie czy insuliny nie dali, czy po prostu doprowadzili ją do roztycia się. Ona kiedyś, jeszcze wcześniej, Czerwona Zośka Maciocha, która też się roztyła pod Świętowanną, mówiła Czerwona Zośka Maciocha, że Beatka Frejer, takie nazwisko miała, z Wołomina była bardzo szczuplutka, potem się roztyła i tak biegała po tej Warszawie. Natomiast wtedy, kiedy umarła, to się ona tak roztyła, że była strasznie grubą beką, i proszę państwa, no umarła po prostu na cukrzycę. No bo wiecie państwo, jak ją wzięli ubezwłasnowolnili, no nie wiem kto to zrobił, ale jak to w ogóle jest możliwe, skoro ja wiem. Ona była dorosła, miała właściwie syna, ja tego syna znam i on nawet tak lubił i mnie i tę Beatę, swoją matkę, że nam życzy dużo dobrego na przyszłość. I tak się stało, że ta Beatka tu w Warszawie, biegała po Warszawie, zniknęła. Nie było tej Beatki już potem. No i to się stało. Także dramat, umarła. Bo to okazało się, że to było na cukrzycę. Beatka umarła na cukrzycę. I koniec, umarła na cukrzycę. Zestresowali ją, zdenerwowali tę Beatkę i ona na cukrzycę umarła. Na cukrzycę Beatka nasza umarła. Feralny dzień, jej śmierci dzień, feralny dzień, feralny. I ta nasza Beatka widocznie umarła. Co stało się? Coś strasznego. Umarła gdy. Beatka nasza umarła. Doj, będzie raj. Czerwienią migają, tam daram dadara tramwają, tam rośnie dom, daj, z godziny na godzinę autobusy czerwienią migają, zapraszają nas do raju. Tam rośnie dom. Tam da 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 da. Ole. Także proszę państwa, no w tym wykładzie cóż takiego jest edukacyjnego? Bardzo dużo rzeczy starych, takich, które są aktualne. Bo mówią, o, w XXI wieku.
to już coś innego. Nie, Biblia mówi, że cokolwiek wcześniej napisano, to dla naszego pouczenia napisano, aby człowiek cierpliwy, aby człowiek sprawiedliwy, no przez cierpliwość, przez czekanie miał życie wieczne. Że małżeństwo idzie z dzieciątkiem, syneczek śliczny, syneczek idzie, mamusi będzie się słuchał. Mamusi będzie się słuchał, kurczaczek z domu uciekł. Tam rośnie dom z godziny na godzinę. Autobusy czerwienią migają do raju. Tam rośnie dom, la 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 la. Olek. Tam rośnie dom z godziny na godzinę. Autobusy czerwienią migają i zapraszają wszystkich do raju. Tam rośnie dom, la 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 la. Olek! Także proszę Państwa, Radio Conchita, Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra.